Pierwsza edycja projektu Kopalnia Startupów dobiega końca. Wyłoniono 5 finalistów konkursu mającego na celu wspieranie innowacyjnych biznesów. Nasz projekt Kopalnia Startupów jest skierowany przede wszystkim do środowiska startupowego naszego miasta, ale myślimy również o rozszerzeniu jego formuły być może w przyszłości. Pierwsza edycja, która właśnie się toczy, to jest swego rodzaju rekonesans, tak? Rozpoznanie tak naprawdę potencjału w tym obszarze, w granicach naszego miasta. Chcemy po prostu jako Miejski Inkubator Przedsiębiorczości, który jest gospodarzem tego konkursu, zaznajomić się tak naprawdę ze środowiskiem startupowym, zdobyć jego zaufanie poprzez naszą ofertę, no a w przyszłości niejako aranżować czy animować ten ekosystem, w który powinny być włączone startupy w mieście, czyli jakby połączyć startupy z innymi sektorami gospodarki tutaj naszej lokalnej, dla oczywiście obopólnego wspólnego dobra miasta Katowic. Pomysłodawca całego przedsięwzięcia, prezydent Marcin Krupa, wyasygnował budżet 1 000 000 zł na wsparcie dla startupów, co było zresztą zapowiedzią w ramach jego kampanii wyborczej. My jako organizator chcemy te środki racjonalnie podzielić. W pierwszej edycji 330 tysięcy złotych trafi do 3 laureatów, 3 projektów startupowych, przy czym należy tu podkreślić, że w ramach tych nagród będą też 2-letnie pakiety wynajmu biura w naszym Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, co ma jakby podwójne znaczenie. Chodzi o to, żeby zapewnić startupom jak najlepsze warunki do rozwoju, ale jednocześnie też móc z nimi współpracować na co dzień, właśnie budując ten ekosystem startupowy niejako na co dzień i pod rękę razem ze startupami, które zostaną wyłonione jako laureaci w naszym konkursie. Wśród 5 finalistów konkursu Kopalnia Startupów znalazły się 3 projekty związane z medycyną, 1 dotyczący nanotechnologii, a także 1 projekt modowy.